dalekiej północy leży ląd, gdzie nigdy nie topnieje śnieg, a noc trwa wiele miesięcy. Ojczyzna Wikingów. Ich widok budzi strach i grozę, bowiem nie wiedzą, co to litość. Przepraszam. Jest tu kto? Na Thora! Za co? No bo wiecznie to samo. My najeżdżamy, a tu nikogo nie ma. No przekleństwo jak... Oto, co mówią o tym bogowie. Lepszy wróbel w garści, niż gołąb, co wilka nosił. Kto na zimne dmucha? Temu bije dzwon. A, martwię się, kryptografie. Dlaczego ty tyle pijesz? A kto powiedział, że... Ale dlaczego nigdy nikogo nie udaje się złapać? Odyn mówi, że strach dodaje im skrzydeł. Czekaj, ja dobrze rozumiem? Czyli, że strach to takie coś, co pozwala latać? Nie, w sumie to tylko taka przenośna jakby. Bogowie, gdybyśmy też nauczyli się latać. Przepraszam, ale zdaje się, jakby troszkę się nie całkiem... Musimy znaleźć kogoś, kto umie się bać. On zdradzi nam swoje tajne arkana. A kiedy strach doda nam skrzydeł, już nikt nigdy nam się nie wymknie. Niebawem świat obiegnie wieść, że Wikingowie to tchórze nad tchórzami! Będziemy się trząść jak osiki! Już nigdy nikt nie powie, że jesteśmy odważni! Strach! Panowie! Zapłacę absolutnie każdą cenę, żeby tylko nauczyć się bać. Każdą cenę? Kryptograf, podejmujesz się? Odyn mówi, że największy tchórz na świecie zamieszkuje, a konkretnie, o, tutaj. Asterix i Wikingowie. Ale nie tylko Wikingom obce jest uczucie strachu. 50 lat przed narodzinami Chrystusa cała Galia drży pod jarzmem Rzymian. Jednak mieszkańcy pewnej wioski nadal stawiają opór najeźdźcy. Czas wolny spędzają rozmaicie. O, cześć, Obelix. Asterix. Cześć. Jakoś ostatnio nic się nie dzieje, prawda? Co poradzisz? Może Rzymianie zaatakują? Nie, obawiam się, że nie. Moje ryby są nieświeże! Nieświeże to mało powiedziane, to bomba biologiczna! Jakoś mi tak czegoś w życiu brakuje i nawet nie wiem czego. Może porządnej bitwy na ryby? Właściwie to bitwa na ryby chyba trwa, nie uważasz? Serio? Gdzie? To co, dołączamy się? No dobra, w sumie z braku laku. Ale nie no, kamieniami to już przesada. No co, przynajmniej są świeże. Przestańcie się bić! A przestańcie no! Stop, mówię! Tak się składa, że otrzymałem korespondencję od mojego brata, Paniksa, wojownika, jakich mało. Bohatera, którego męstwo sławią w pieśniach. Człowieka, który walczył ramię w ramię z samym Vercingetorixem. No i co brat pisze? Otóż z samego Paryzjum przysyła tu swego syna Trendixa i dlatego moi najbardziej zaufani ludzie, a konkretnie wy dwaj, zadbacie, żeby wyrósł na mężczyznę.
Zrobimy z niego największego kozaka w całej gali. Pamiętajcie, żeby go godnie podjąć. Uczta na jego cześć to minimum. Zresztą sami wiecie, co do was należy. Czy ty jesteś? No zresztą, co się głupio pytam, jasne, że to ty. To właśnie Trendix. Pierworodny mojego brata Panixa. Wojownika, jakich mało. Bohatera, którego męstwo sławią w pieśniach niektórych. Znamy. A to moi najdzielniejsi wojowie. Asterix i Obelix. To oni zajmą się twoim wychowaniem. Dzień dobry. O, jaki śmieszny ptaszek. To twój? Tak, to mój gołąb pocztowy. Przesyła mnie SMS-y. Bardzo przydatny w kontaktach z paniankami. Tylko coś czuję, że ta wiocha może być poza zasięgiem. Co na obiad? Specjalnie na twoje przybycie kazałem przygotować. Te ryby chyba zaraz dostaną nóżek. A nie mówiłem? Co, moje ryby? Panie Zubu, super jest to, że to miasto nigdy nie śpi. Zresztą same wiecie. Zabawa co noc, techno, imprezki, tak, tak. Ogólnie ludzie. Hej, może jednak dzika, co? O, dzięki, nie. Nie jadam padliny, wyłącznie warzywka. Padlina? Ale nie wygłupiaj się, chłopaku, przecież sam go ubiłem. No wcinaj! Co to jest jeden tyci kawałeczek? Ja w swoim wieku jadałem wyłącznie świeże dziki. Albo bażanty, albo tłuczone ziemniaki, albo pierogi z marmoladą. Nie zmuszaj go, bo tylko mu obrzydzisz. Ale co ty mówisz? Zobacz, to sama skóra i kości. Jak mamy z niego zrobić prawdziwego mężczyznę, to trzeba go podtuczyć. Matko, co za wieśniackie klimat. No, teraz lepiej. Kakofoniksie, jak zaczniesz się wydzierać, to będziesz od dzisiaj śpiewać dyszkantem. Zero kultury. Może jednak zatańczysz? Co? Tego? Nie ma bata. To są jakieś przeboje z antykwariatu normalnie. Tak? To może pokażesz nam, przy czym bawi się młodzież. Panu dziękujemy, bo za chwilę bez ściemy klimaty Paryżu przetrenujemy. Gawczówka, no nie stary. No ba, nie wiedziałem, że chłopak ma taki talent. Na pewno wszystko spakowałeś, Olaf? Maczugę, czekanik, kolczugę na zmianę? Tatku, please. To moja 30. albo nawet 13. wyprawa.
No. Tak, skarbie. Skoro się wreszcie zdecydowałeś wziąć do roboty, to splądruj łaskawie jakąś świątynię i przywieź mi nowe złote świeczniki. Tak, serce. A, i jeszcze przydałyby się nowe meble. A mianowicie... Elegancki komplet mebli sosnowych do własnoręcznego montażu. Stół, krzesła i praktyczny regał na książki oraz świeczki wliczone w cenę. Nie zapomnisz? Nie śmiałbym, skarbie. O, i jeszcze dwa pucharki, ale tej samej wielkości. Może się trafią bliźniaki. No dobra, bo jakby co, to jestem gotowa. Abba, ile razy mam ci powtarzać? Tatuś nie jedzie dla przyjemności, a w interesach. Tato, ale proszę, no proszę cię. Weź mnie ze sobą ten jeden raz, a już nigdy nie będę cię męczyć. No, obiecuję. No, ale absolutnie nie. Baby i dzieciaki ale... nie mają wstępu na pokład. No, ale przecież... Dlaczego? Bez dyskusji. To ja tu rządzę. Z woli Tora i Odyna i w ogóle. A w ogóle to jesteś za wątła na trudnej podróży. Dopiszę kilka pozycji. Dzieciaki i baby nie mają wstępu na pokład? A mogłam się urodzić facetem. A. Nie obijać się, chłopie! O, marchewka. Pobudka, młody. Jak chcesz być wojem, jak się patrzy, to trzeba trenować. Jeszcze nawet nie ma 12. Zajrzyjcie do mnie po trzecie. Obeliksie. Mogę, ale naprawdę? Urodziłem się facetem. Just to give.
Panowie, jak się spisuje mój bratanek? Fantastycznie, idzie mu świetnie. Aczkolwiek nie wiem, czy słowo świetnie akurat tu pasuje. No dokładnie, i to naprawdę świetnie. Może powiedzmy, że robimy co w naszej mocy. Dobromina, dawaj nogo tu. No idź. Nie! Nie, tylko nie to! Błagam, nie zostawiajcie mnie z nimi samego! To tak wygląda wasze fantastycznie! To jest świetnie! Mieliście z niego zrobić mężczyznę, a nie jakieś 100 nieszczęść! O, ale bo kiedy właśnie mnie nikt nie pytał o zdanie i... Ty nic się nie martw, chłopcze! Nie zrobiłeś nic złego! A wy lepiej wymyślcie, jak go zdopingować! Chyba gotowe. Co to, jakiś kompot party czy coś? A, zobaczysz. Naprawdę, skuś się chociaż na łyczek. Dzięki, stary! Ja chyba podziękuję. To jakaś chemia. Czekaj! Czekaj, to samo zdrowie! Ma chłopak biegane. Chcesz być mężczyzną czy nie? Włosy na klacie, te sprawy! A ty nie masz włosów na klacie. Chociaż jak pomyśleć, to ja też nie. Obeliksie! Dzięki. Łososiaczy, łososia. Łososiaczy. Łososia. Łososiaczy, łososia. 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 Jesteś tu nowy. Chyba cię nie kojarzę. No. Przecież mówiłem, nie wolno! A ja mam podąd, nie wolno! I co? Nie będę siedzieć w domu jak kwoka! Myślicie, że jak baba, to tylko do garów! Pewnego dnia kobiety będą mieć równe prawa! Zaraz, bo się pogubiłem. Skończyłaś łaskawie? Wcale nie skończyłam! My też chcemy rozwinąć skrzydła! My też chcemy się bać! Będziemy równie strachliwe jak wy! Co to za koleś? To moja córka, barani łbie. To ona jest chłopem? Ziemia na horyzoncie! Dobra, panowie, wszyscy na stanowiska i zapiąć pasy zgodnie z instrukcją. Za chwilę będziemy lądować. Chłopaki, poważnie, nie jestem pewien, czy... Co się martwisz? Wszystko będzie dobrze. Przecież nie jesteś sam. To na pewno bezpieczne? O, dla nas na pewno. Banzai! Niech żyje Max Romana! Co to było? Na chwałę Cezara! Ty jakiś nowy, nie zna realiów. No ale dlaczego nie mogę? O nie, niech się młody uczy. No, dokładnie! Śmiało, młody, nie czaskaj się! Dobrze, dobrze, już niech będzie. Może jego wysokość łaskawie zrobi, co trzeba. Co? Na trzy. Czyście poszaleli? Raz. Ja jestem pacyfistą. Dwa. Ja nie chcę mieć młodym kłopotów. Trzy. Udało się! Pierwsze koty za płoty! Teraz jesteś mężczyzną! O, matko!
na prawo. Tam koło wygódki. Dzięki, stary. Patrz, młody zaczyna się wciągać. No a jak? Chorzy. Oni wszyscy są chorzy. Wikingowie! No nareszcie, moja pierwsza wyprawa, ale będzie u was? O nie, w ogóle nie ma mowy. Ty resztę podróży spędzasz na pokładzie. Co? Nie zrobisz mi tego. A właśnie, że zrobię. Nie będę tu siedzieć, nie będziesz mi rozkazywać. A właśnie, że będę. Ach tak? Tak. Ach tak? Tak. No dobra, chłopy, nie będę wam tu kadzić. Tym razem nie plądrujemy i nie mordujemy. Wiecznie jakieś komplikacje, wiecznie. Otóż nie mordujemy, tylko podpatrujemy. Przypominam zadanie. Znaleźć największego tchórza, a potem plądrować. Olaf, chodź na ze mną. Na pewno wszystko rozumiesz? No. Nie. Sorry, tatku, ale to jakiś strasznie trudny plan. Siądź sobie, a ja ci to jakoś wyjaśnię. Zobacz, powiedzmy, że to jesteś ty. To kamień. Ale wyobraź sobie, że to ty. Staram się. Dobrze. A to tchórz, którego mamy złapać. Zobacz, jak się cały trzęsie. No więc jeśli uda ci się go złapać, o tak, to wtedy wódz będzie musiał ci dać, co tylko zechcesz. A co ja zechcę? No, córkę wodza. Ta-da! Kiedy to kamień? Proszę. Teraz lepiej. Ale co ja mam zrobić z córką wodza? Poślubić. Ją? Wyrwała mi grzywkę. Tak się składa, że wódz nie ma syna, a to oznacza, że po nim zapewne wodzem zostanie jego zięć. Czy teraz mój plan jest bardziej jasny? Tak. Znaleźć kamień. Trzeba przyznać, że są dziś w dobrej formie. Fakt! Ale najważniejsze, że młody się przełamał. Mam wrażenie, że pod koniec naprawdę się bawił. Wikingowie! O wilczku mowa. No, a jakie ma rumieńce? Nadchodzą! Wikingowie nadchodzą od plaży! Trzeba wszystkich uprzedzić, zanim będzie za późno! Umiar matką cnót. Nie mieszajmy na jeźdźców. No dokładnie, a poza tym byliśmy pierwsi, niech czekają. Czas ucieka! Na co wy jeszcze czekacie? Co, aż tak ci się śpieszy? Czy wy mnie w ogóle słuchacie? A może nie wiecie, jacy są Wikingowie? Owszem, to bezlitośni barbarzyńcy, którzy niszczą wszystko, co na drzewo nie ucieka. To, że mieszkamy na prowincji, nie znaczy, że jesteśmy ignorantami. Od plaży, no. Wikingowie, jak to... Może z nim porozmawiać. Tak, zresztą, wiesz co, myślę, że zgłodniał. Zaraz skombinuję mu dzika. Nie. Lepiej będzie, jak z nim porozmawiamy. Więc, tego, słuchaj, nie musisz się bać, wiesz? Przecież jakby co, masz nas. W końcu jesteśmy galami. Nie wiemy, co to strach, tak? Ale ja wiem. Jestem wręcz ekspertem. Boję się praktycznie wszystkiego. Jestem największym tchórzem na świecie. Nie tam, nie pleć. Przecież ty jesteś chłopak na schwał. No, nie powiesz mi, że się teraz czegoś boisz, co? Teraz nie. Teraz nie jest tak źle, bo wy tu jesteście. No i wszystko zepsuli. No, trzeba się zbierać, bo się spóźnimy na obiad. Właśnie, a jutro jeszcze potrenujemy.
Zobaczysz, jeszcze będzie z ciebie wojownik. Nie. Jestem beznadziejny. Co? Widziałeś tchórza nad tchórzami? Tego, co posiadał tajemnicę strachu? No, dokładnie tak. Obserwowałem go. Ale jak ma strażników, to wtedy jakby zapominał. A trochę głupi jest. Kretynie! Znalazłeś go, a potem pozwoliłeś mu odejść? Myślisz, że jesteśmy tu na wakacjach? Dawaj mi go tu, zanim ci dranie kompletnie pozbawiałby strachu! Czekaj, młody, bo to właśnie starałem się te kroki opanować, co pokazywałeś. I nie jestem pewien, jak mi idzie. No jedno ci powiem, stary, słusznie się zastanawiasz. Lewa noga idzie do tyłu, o tak. A racja, tak chyba lepiej. No, o wiele lepiej. Ja już wyjeżdżam, ale ty jeszcze trochę potrenuj i będziesz rządził na każdej imprezie. Co? Zaraz, młody. Jak to, wyjeżdżasz? Właśnie. Wiesz, co ci powiem, chłopcze? Poczekaj chwileczkę. Już jestem. Pewnie zastanawiasz się, co to. No więc, to moje najbardziej udane dzieło. Myślałem, że ci je dam, jak zdasz końcowy egzamin. No wiesz, na prawdziwego mężczyznę. Ale w sumie może być teraz. Tylko pamiętaj, żeby się tam biedak nie marnował. Jak codziennie będziesz próbował go podnieść, to w końcu ci się uda. Tak. Jak już w to nie wierzę. Zresztą to niemożliwe. A skąd wiesz, że niemożliwe, skoro nie spróbowałeś? Ej, no co ty wyprawiasz? W ten sposób go tylko zachęcasz. Bo ma prawo do własnej decyzji. A właśnie, że nie. A właśnie, że nie. A co z naszym zobowiązaniem? Tu chodzi o honor całej wioski. Nie będę go zmuszać, to nie w porządku. Tak? To co w takim razie? Po prostu świetnie. Ośkę szlak trafił. Durny kamień, no wspaniale. Po prostu lepiej być nie może. Kto tam? Halo? Obelix? Asterix? To wy? Hop. To tylko wiatr. To wiatr. I te, no, zające. Takie małe i całkiem niegroźne zajączki. I jakaś wielka mapa! Cóż, skoro tak mu tu było niedobrze, to wolna droga. Może tak faktycznie będzie lepiej. Tak w sumie to chyba nawet się cieszę. Czy ty też się z tego cieszysz chyba w sumie? No, skoro tak będzie lepiej. Oj, bracie, strasznie zgłodniałem. Oj, warto by skombinować parę dzików. Co ty na to? Ja nie jestem głodny. Nie jesteś? Co ty gadasz? Takie złociste, soczyste prosiaczki. Właśnie. A nam nawet się go nie udało namówić, żeby spróbował. A przecież jak tak pomyśleć, to chłopak dobrze się zapowiada. Nie wszystko mu wychodziło, ale robił postępy. Jakby jeszcze trochę wytrzymał, jeszcze by z niego był wojownik, jak się patrzy. No a poza tym to trochę nudno tu będzie bez niego, co? SMSX? Co? Czekaj, co? Co się stało? Zobacz, to jego rydwan! Ech, te zachodnie wózki to złom. No sam popatrz, wystarczy byle kamyczek i po sprawie. Może, ale to nadal nie tłumaczy, gdzie się podział właściciel. I co jeszcze dziwniejsze, że zostawił taki kamień. Idefix, co się dzieje?
jego rzeczy. Obawiam się, że porwali go wikingowie. O nie. Trzeba uprzedzić wodza. Asterix i Obelix. Nie zgadniecie, kogo wam przedstawię. Oto mój brat Panix. Bohater, jakich mało. Wojownik, którego męstwo osłabiał wcześniej. Oj, już nie przesadzajmy. Chyba, żeby się kobitki pytały. No dobra, to ja się będę zbierać, bo żona mnie wysłała po nowy dywan. Tak tylko wpadłem, żeby odwiedzić brata i syna, także... Nie, Trendixa nie ma. To znaczy jest, ale nie tutaj. No tak, jest, ale dosyć daleko. Taki mały biwak. Jak to mówią w terenie, prawda? Tak trenuję sobie zawzięcie. Na pewno mówić o tym moim leserze. A to dobre. No to przejadę na następną pełnię. Do tej pory wróci z tych ćwiczeń w terenie. Mam rację. No to do zobaczyska. Co takiego? Daję wam słowo honoru, że popłyniemy choćby na koniec świata. Odbijemy chłopaka z niewoli i wrócimy, nim nastanie pełnia. I w ogóle. Liczę na was. Życie mojego bratanka i honor całej wioski spoczywają w waszych rękach. Spokojna głowa, ja się wszystkim zajmę. Asterix, przygotowałem dla ciebie magiczny napój. Na pewno się przyda. Płyńcie na północ, aż waszym oczom ukaże się latarnia morska. Potem w lewo. W lewo. Potem za przesmykiem. Okay. W prawo i prosto. Po lewej. Zobaczycie samą atmosferę po lewej. Nie przerywaj, bo coś pomylisz. A potem trochę się komplikuje. A można by jeszcze raz? Drogę wskaże wam gwiazda północna. A tak, gwiazda. Spoko, moment! Kiedy bohaterowie wyruszają w epicką podróż, zwyczajowo towarzyszy temu nastrojowa ballada. Oświecaj głos! O, ja jednak nalegam. No to w drogę. Uważajcie na siebie. A co to ma być? Tak zwane żelazne racje. Noc zimna, a chłopom mrak baby. Miejcie litość! Litość? A co to? Pewnie jakiś kolejny wynalazek, nie? Niezły jest. Związać mi go, bo jeszcze by nam odleciał, co? Jestem głodny! Tak? No cóż, to szkoda, że wszystkie żelazne racje zeżarłeś pierwszego dnia. Kiedy to silniejsze ode mnie, jak się martwię, to jem. Daleko jeszcze? Tak się składa, że nie wiem. Przez tę mgłę nie widać nieba i nie mam pojęcia, gdzie jest gwiazda polarna. W ogóle nic nie wiem. SMSX? Myślałem, że już po mnie. Ale coś wymyślimy, prawda? Fajny ptaszek. Jest twój, nie? No tak, to mój ptaszek. Jesteś tym ekspertem? Mam na imię Trendix. A ty kto? Tak. Przepraszam. Jestem Abba. A może mi pomożesz? Jasne. W sumie mogę. Dobra. Wow. Dzięki. Wielkie dzięki. Zimno ci jest? Nie, to nie jest zimno. Po prostu, no wiesz, boję się. No to chyba ekstra, nie?
Ekstra? No, że umiesz latać! Ja? Ale by było genialnie wzbić się w powietrze i lecieć, no wiesz, coraz wyżej i wyżej, do samego nieba! Nauczysz mnie? Oj, proszę, naucz mnie. Pokaż mi, jak to się robi. Jedyno, jak pomożesz mi się uwolnić, to chociaż spróbuję. Co ty robisz, co? Ile razy mam ci powtarzać, że masz nie gadać z obcymi? Przepraszam! Nie ty! Ona! Nie, no super, tato. Dzięki, że mnie kompromitujesz w oczach jeńca. Super. Nadal jestem głodny. Poważnie? Trudno uwierzyć, że ta gwiazda polarna jeszcze tam jest. Znaczy nad tą mgłą, no wiesz. O ile jej nie zjadłeś, to jest. Zaraz, zaraz. Dzięki tobie chyba właśnie coś wymyśliłem. I co, wypatrzyłeś? Nie, weź jeszcze raz. No to już wiemy, gdzie płynąć. Zagadasz z ojcem, żebym mnie puścił wolno? Jak tylko nauczysz mnie latać. A jasne. Tak. Bo tak się tylko zastanawiałem. Jaki masz w sumie stosunek do ludzi, którzy coś obiecują, nieprawda, że potem nie bardzo mogą dotrzymać słowa? A, jak ktoś mnie kłamie? No cóż, jego strata. Co to jest? A, taki tam kłamczuch. Tatoś mu nie darował. To co? Pierwsza lekcja we wtorek o pół do trzeciej. No to chlapnijmy zdrowie tego, który nauczy się nas bać. Czy moja czaszka dołączy do tej kolekcji? No co ty zgłupiałeś? My tak witamy swoich gości po prostu. Świecie, mistrzem świecie! To zakładam, że to jest produkt naturalny, tak? Sok z buraka czy coś. Ale mocne draństwo. Zobacz! To chyba tutaj. No, chyba tak. Czekaj. Mam pomysł. Będzie baw, napijemy się! Telegraf! Scenograf! Stefigraf! Skrzypisza, ale gaw. A siebie co tak bawi, co? Rany Asterix, im się wszystkim kończy naw. Asteraf, chwilowo nazywam się Asteraf, o Belafie. O Belaf! Jakoś was nie widzę na liście zaproszonych. Ależ to żaden problem. No dobra, a teraz dyskretnie i z taktem. Nie teraz! Musimy znaleźć młodego. No proszę, tu jesteś! Rany! A ten co, już się ocknął? Widać, są twardsi niż Rzymianie. Zresztą sprawdzę. Potraktujmy to jako eksperyment. No dobrze, ale bez względu na wszystko, nie ściągaj na nas...
kawiarni. Co jest na rogi Odyna? Człowiek nie może już nawet spokojnie zjeść się morsa w śmietanie! A jak się przyrządza takiego morsa, bo brzmi bardzo smakowicie. Oho, bo też jest. A robi się go mniej więcej tak jak poziomki w śmietanie. Z tym, że zamiast poziomek bierzecie... Zaraz, moment! Coście za jedni niby co tu robicie? Otóż ja jestem Asteraf, a ten tu to Obelaf. Opanuj się. I szukamy Trendixa. A, naszego eksperta. Eksperta? A od czego? Od bania się, rzecz jasna. Sam zobacz. That girl is pretty wild now. Dlaczego nie tańczysz ze swoją narzeczoną? Zbieram się. Stitch, interweniujemy. Opanuj się, to moi przyjaciele! Co? Niech żyje ekspert! Niech żyje ekspert! No to fantastyczne, eksperci, ale czas się pożegnać. Wracamy do domu. No, chodź i powiedz papa. Papa, kochani. Cześć, ty, dopiero co przyjechałem. Niestety, twój ojciec spodziewa się, że łaskawie wrócisz, nim nadejdzie pełnia. O nie, tylko nie on. O nie, tylko nie on! Nigdy się stąd nie ruszam! Nigdy się nie rusza! Dosyć tych głupot. Idziesz z nami i koniec. Nie mów tak do niego, bo to tylko pogorszy sprawę. Jakbym słyszał swojego ojca. Nie rób tego. Nie rób tego. Naprawdę nie rozumiesz, że mówi tak dla twojego własnego dobra, bo mu na tobie zależy? A właśnie, że wcale mu nie zależy. Jedyne, czego on chce, to się mnie pozbyć. Gdyby mu na mnie zależało, to niestety, ale nie wysłałby mnie do jakiejś bandy zacofanych wiochmenów. Wiochmenów? Wiochmenów? Pobyt u was to był koszmar. A tu mnie przynajmniej szanują, więc odczepcie się łaskawie i dajcie mi spokój. Nie chcę was więcej widzieć. A, nie, Obelix, czekaj. Stać, obcym jestem zbrojony. Obelix, nie wygłupiaj się. Hej, no proszę cię. Czekaj no! Kto to właściwie był? Ach, nieważne. No co się dzieje? Przecież zanim przyszli, świetnie się bawiłeś. No, to tylko taka jakby wiadomość od mojego ojca. Nie najlepiej się dogadujemy, ale ty tego nie zrozumiesz. A może właśnie lepiej niż ci się wydaje? Nie przejmuj się tym tak. No co jest? Uśmiechnij się. Do łóżek w podskokach! Ale jazda! Dobra, dobra, żartować nie wolno! Ty, ale ten koleś to jakiś... Może lepiej już wracajmy, dobra? Ty, może lepiej tak. Przyjaciele! Chciałbym, prawda, wnieść toast za człowieka, który błyskotliwie wypełniłby misję schwytania największego tchórza na świecie. Nie kryję, że to mój własny syn Olaf. No dobrze, to czego sobie ta duma twych lędźwi życzy? Co? Otóż mój syn Olaf ma niewątpliwy zaszczyt prosić cię o rękę twojej córki Abby. O rękę mojej córki? O rękę naszej Abby? Czaszka by się przydała, ale rękę to już ma. Ej, chwilunia! Co to za targi? Naprawdę myślisz, że ja wyjdę za tego półgłówka? Nie ty o tym decydujesz! Co takiego? To teraz kobiecie nie wolno już wybrać własnego męża? Zawsze tak było i będzie. To chłop wybiera se babę, bierze za kudło i wlecze do chaty. Tak właśnie poznałem mamusię. Stary zwyczaj to dobry zwyczaj, prawda, kochanie? No cóż, misiu, jeżeli nie liczyć wyrwanych cebulek i żwiru, który wbił mi się w tyłek, to był najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Tak,
Aczkolwiek chciałbym tu wtrącić, nie zmusisz mnie do małżeństwa z tym osłem! Zmuszę cię do małżeństwa z tym osłem! A właśnie, że za niego nie wyjdę i tyle! A właśnie, że wyjdziesz! Nie! Zatrzymać! Zostawcie mnie! Abba! Nie! O nie, Abba, ja się tym zajmę. Jestem ekspertem i ostrzegam, że jeżeli... A moim zdaniem to najlepiej, żeby ślub odbył się jutro. Zgoda. Ale dopiero, jak twój ekspert udowodni nam, że potrafi latać. Obelix. No, Obelix, gdzie ty tak idziesz? Zamierzasz wracać na piechotę? Tak. Aj, rozumiem, jak się czujesz, ale tylko dlatego, że Trendix... Nie wymawiaj tego imienia. Próbuję o tym zapomnieć. No co tam chce mój piesek? Mój maleńki piesek, który kocha tatusia, nie tak jak niektórzy, co to nie wspomnę. Posłuchaj, nie możemy go tak zostawić. A niby dlaczego? Obeliksie, Trendix nas potrzebuje, tylko jeszcze o tym nie wie, więc wróćmy tam i skończmy tę farsę. Ja nigdzie nie wracam. Zresztą to i tak niemożliwe. A, on dokładnie to samo powiedział o podnoszeniu kamienia. Dobra, to teraz nas przestraszaj. Po co? Bo strach doda nam skrzydeł. Co on jakiś tępy jest, czy co? To chory człowiek po prostu. No mówię, przestraszaj! Jasne, już się robi. A co to ma być? No takie miny straszne. Nie, straszna mina wygląda tak. Jakieś nieporozumienie. To ja się boję. Dość tego. Najwyższy czas, żeby ekspert pokazał nam to swoje latanie. Na durmisko. No co my? Trendix? Odezwij się. Gdzie ich wywiało? To nasz stary znajomy. Gdzie zabrali chłopaka? Gdzie go zabrali? Miałem głowę w zaspie. Odpowiadaj, gdzie on jest? Albo naprawdę stracę panowanie. Świetnie, gratuluję. Gwarantowany sposób, żeby przesłuchiwany przypadkiem nam nic nie powiedział. Gotowi do startu? Potwierdzam. O, chyba mamy kłopoty techniczne. Zajmę się tym. Tylko zęby mi stukają. Fałszywy alarm, kadłub nienaruszony. Ziemia czeka na zielone światło. Odbiór, pierwsza zezwała na start. Stop! Jeszcze moment, proszę. Co tym razem? Patrzcie, to Odin daje nam znak. Świetnie. No nic, po ptakach zniknął. Dosyć tych głupot. Zaczynam podejrzewać, że on wcale nie umie latać. A jeśli nie umie latać, nie będzie żadnego małżeństwa. Ale jasne, że lata. A, więc właśnie... Zaraz wam pokażę. Nie, błagam, nie muszę, błagam cię, przestań. No to jazda. No niewiarygodny, on lata. No dobra, bando pierwszorzędnych, tchórzliwych cykorów! Skaczemy z urwiska! Są z urwiska! Są z urwiska! Stop! Po pierwsze, jeszcze za mało się boicie, a po drugie, przede wszystkim, najpierw załatwmy sprawę małżeństwa. No, dobra! No fajnie. A co ze mną? Olaf! Olaf! Ty też musisz tam iść. To jest twoje wesele. A, tak, wesele. A co będzie z ekspertem? Nieważne, ale na pewno nie potrwa to długo. Czas, żeby odleciał z powrotem do swoich. Kryptograf, idziesz czy nie? Idę, już nie! Wiecie? Przyznam, że to jednak dziwne. Chyba strach rzeczywiście dodaje skrzydeł. O matko! Niezły udźwięk
masz? Asterix? Obelix? Jednak po mnie wróciliście. A ja myślałem, że nie będziecie chcieli mnie znać po tym... No wiecie, po tym, co powiedziałem. Widzieliście, jak latam? Dobra, wracajmy do łodzi. Nie, nie mogę wyjechać. Wikingowie myślą, że ja potrafię latać, więc ich wódz musi dotrzymać słowa i wyda Abbeza, syna kryptografa, żebym nauczył ich latać. Ale przecież ja nie umiem, prawda? Więc trzeba ich powstrzymać. Dziwni ci Wikingowie. Nie, nie, nie. Wracamy do domu. Daruj. Odwołuję to, co mówiłem. Jednak was nienawidzę. Nienawidzę was, słyszysz? Proszę cię, zawracajmy. Przecież Abba może popłynąć z nami. Nie, kolego, czas ucieka. Poza tym nie możemy od tak porwać córki wodza. Ale kiedy ona właśnie chce być porwana? No porwijmy chłopakowi dziewczynę w końcu, co to komu szkodzi. To w ogóle nie wchodzi w grę. I przestań ciągle brać jego stronę. Ja niczego nie biorę, jestem całkiem bezstronny. Tak? Nie będziemy się przy nim budzić. Gdybyśmy go wtedy zabrali prosto z tej popijawy, nie byłoby problemu. A dlaczego go nie zabraliśmy? Bo pan Obelix postanowił zrobić wielkie halo i obrazić się na cały świat. A ty to niby co? Jakbyś umiał rozmawiać z młodzieżą, to chłopak poszedłby bez szemrania. A ty jak zwykle tylko, a gdyby to, a gdyby tamto. To przepraszam. Tylko panu Asterixowi wolno sobie gdybać. Ale on w ogóle nie potrafi rozmawiać z młodzieżą. Ja nie umiem rozmawiać z młodzieżą. To może zapytajmy młodzieży. No powiedz młody, że ja nie umiem z tobą. Zaraz młody. Przypominam, jak to było z nami. Trzeba cię było zakneblować, bo chciałaś mi odgryźć palec, co? Złote lata? Jak tylko Tembix tu wróci, to zrobię wam taki Saigon! Sęk w tym, że nie wróci, Złotko. Odleciał ptaszek i zapewniam cię, że już go więcej nie zobaczysz. Ręce do góry! Przerwać tę farsę! Nie żyje, Ekster! Tembix! Ale jak to, dlaczego? Przecież spadłeś. Znaczy się, odleciałeś. Kłamstwo! Doskonale wiesz, że nie pole... Pozwolę, żeby ten ślub się odbył. Ale jazda! No nie poznaję cię. Braci chłopy! Ręce precz od młodego! Nie posłuchał się łomus! Nendix, zmywajmy się stąd! Hańbo! Zabij eksperta! Rozumiesz? Mam zabić eksperta. To akurat łatwe. Najpierw musimy się dostać do portu! Ale po co nam ta łódka? Naucz mnie wreszcie latać, po sprawie. Jasne, posłuchaj. Po prostu za mało się boję. Chodź, albo złamię ci kark. O tak. Napój magiczny przestał działać. Łamanie musisz sobie wyobrazić. Niech będzie. Świetnie, zaczynasz się bać. Nie kucaj, leć. Chyba dasz radę mnie unieść. Nic z tego. Jeszcze za mało się boisz? Boję się, ile wlezie. Ale... nie umiem latać! Co? Yeah.
Abba! Nic ci nie jest? Okłamałeś mnie! A ja już zaczynałam cię lubić! Abba, zaczekaj! Ja nie chciałem! To tak jakoś tak samo wyszło. Ja naprawdę nie chciałem! Się nazywa wyrównana walka. O niebo lepiej niż z Rzymianami. Trzeba ich namówić, żeby zaczęli nas regularnie odwiedzać. O nie! A młodego gdzie wcięło? Co to? Idefix tłumacz. W sądzach ćwierka stało się coś? Powiedział, że chłopak znowu ma jakieś kłopoty, po czym zemdlał. Nieźle uchwycił chwilę. Ten gołąb ma talent. Chyba wskazuje nam drogę. Abba! To nie jest najlepszy moment! Jest! Widzę go! Ten chłopak nie przestaje mnie zaskakiwać, wiesz? Abba? Abba? Olaf! Olaf, oni tu idą! Zabij go! Jesteś tu? Cześć, Tereska. Samą porę! Ekspert! Zamierza odlecieć z twoją córką. Nie radzę. Zachęcam. Znowu ci dwaj? Zabijcie go. Przecież zaraz odleci. Bzdura, nie odleci. Przecież to kłamca, nie widzicie? Okłamał nas. Ale wszyscy widzieli, jak lata. No, dokładnie. Na własne oczy, na własne. To tylko tania sztuczka. Widzicie? No, to ja. Trzymałem go na takiej wędce, prawda, że tak? Ty węcwale! A jak się domyślą, że to mój pomysł? O. Więc on nie umie latać? O, mamo. Więc próbowałeś mnie okpić. Ależ ty drżysz. Czyżbyś się bał? Kto, ja? Nie. No, może tak troszeczkę. Taki maleńki straszek. No świetnie. Pomożesz nam sprawdzić swoją teorię latania. Najwyraźniej mnie okłamał. Strach wcale nie dodaje skrzydeł. Nie, Abba! Mam go! Czekaj. Abba! Trzymaj!
ruszajcie się! Schodzę do was! Teraz to by się przydało umieć latać. Ale to niemożliwe. Wiesz, co mi kiedyś powiedział przyjaciel? Skąd możesz wiedzieć, że coś jest niemożliwe, skoro nie spróbowałeś? Nie! Remix! Nie! Nie! A niech mnie! Zobacz! Udało mu się! To on jednak lata. Wiesz? Chyba znowu cię lubię! Widzieliście to? To jest po prostu moja szkoła! O tak! I nawet nieźle mu idzie. Naprawdę nieźle mu idzie. Teraz słowo na niedzielę. To nie strach dodaje skrzydeł, to miłość. Halo! Koledzy! Jakby ktoś chciał mnie wciągnąć, to ja chętnie skorzystam. Nalegam! Może jeszcze kawałeczek dzika? A właśnie. Pozwól, że naleję ci jeszcze tego wyśmienitego piwka, bracie. No ładnie. Jak tak dalej pójdzie, to nie zdążymy. Szybciej, Obelix, nie obijaj się! Gdzie mój pierworodny? No przecież mówiłem, poszedł chłopak na ryby! Nie, wcześniej powiedziałeś, że poszedł na polowanie! No zgadza się, zapolować na dorsza! Właśnie! Jako, że pan z dużego miasta, na pewno doceni pan moją nową kompozycję? Zaraz pokazać mojego syna! Zaraz! Lecisz na to? Teraz rozumiem, jak to mówią krew, nie woda. Sam kiedyś byłem młody. Potem walczył z tym Olafem, chociaż nie miał miecza, tylko kawałek wiosła. To prawda. Chłopak był jak jednoosobowa armia. Bracie, dziękuję ci. Wychowałeś mojego syna na prawdziwego mężczyznę. Podziękuj Asterixowi i Obelixowi. Spisali się na medal. To nic takiego. To wszystko zasługa chłopaka. Synu mój. Nie. Żadnych uścisków dłoni. Syn, jestem z ciebie dumny. A to coś dla matki mojego zięcia. U nas to najnowszy krzyk mody. Kieliszki, lampy, takie tam i meble z litej sosny to nasza specjalność. A to jest Automatix nasz kowal, a Higienix, Długowiecznix i miejscowy bard Kakofonix. Słyszycie, chłopy? I wszystkim imiona kończą się na X! A może nasi goście z dalekiej północy chcieliby usłyszeć jakąś lokalną balladę? No co? O tak, ja bardzo chętnie. Naprawdę? No to macie szczęście. Mi, 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 mi.
serca nie wytrzymam. Cały się trzęsę. Nogi mam jak z waty. Odynie, co się ze mną dzieje? To jest właśnie strach. Jak to jest strach, to znaczy, że chyba możemy latać. A propos, to nawet się zastanawiałem. Właściwie, po co odczuwamy strach? Halo! Co? Zastanawiałem się, po co ludziom właściwie strach? Bo to strach sprawia, że jesteśmy odważni. Prawdziwa odwaga polega na jego pokonywaniu. I tak zakończyła się wielka wyprawa Wikingów. Równocześnie jednak rozpoczął się zupełnie nowy etap w ich życiu. Telegraf! Teraz twoja wachta! Właź na bocianie gniazdo! Nie chcę! No właź, no! Kiedy boję się! Właź, mówię! Co to mgła? Ja się boję mgły! Ja chcę do mamy, mamusiu! Mamo! Mamo! You've met someone with a perfect heart, but you've been questioned by everyone. Are you in the dark? Can you choose to fall? Should you risk it all? Yeah.
get those eyes to see through the chaos that's surrounding me. Oh yeah. Never been known inside and out. I don't understand why you stick around. Ocean, you save me, you save me.